12 lipca w Pałacu Goldsteinów wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula oraz Bożena Rojewska, prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego, podpisali list intencyjny. Dokument ten dotyczy współpracy miasta i funduszu w kwestii wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 60-70% PKB to według różnych szacunków dochód generowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Te przedsiębiorstwa, osoby prowadzące te biznesy muszą się świetnie orientować w zmieniających się realiach rynku, w zmieniających się przepisach prawnych, muszą mieć pełną orientację w tym, jak znaleźć pewne nisze, pewne okazje biznesowe, które powinni wykorzystać. Wydział Obsługi Inwestorów, nie tylko strategicznych, ale i także tych mniejszych, referat małych i średnich przedsiębiorstw działających w strukturze urzędu, to są wymierne kroki, które władze miasta, prezydent miasta i rada miasta podejmują, by stwarzać warunki do rozwoju gospodarczego. Ale, tak jak powiedziałem wcześniej, potrzebne jest stałe wsparcie. Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego to usankcjonowanie tych wszystkich działań naszych Urzędu Miasta na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Fundusz Górnośląski jest największym operatorem na terenie województwa śląskiego. W swoim portfelu ma 180 milionów do przekazania w ramach dotacji, dofinansowania usług rozwojowych, tych, które wymieniłam. A dofinansowanie jest dosyć spore, bo od 50 aż do 80%. Już teraz przyjmowane są wnioski od przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać, to 100 tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany do 2023 roku.